I proszę, zobaczcie, kto przyszedł. Dawno już chodzenie było. Naprawdę, całymi tygodniami go nie widziałam. Już miałam się pytać sąsiadki, czy on jest ok. I proszę, przyszedł i wcina puszkę, aż się uszy trzęsą. Ale to też jest ładny kotek. Ma takie ładne umaszczenie. Już też ma swoje lata. Ale widzę, że sierść ma błyszczącą, zadbany. Także fajnie. No, on nigdy nie pogardzi jedzeniem. O, kochany Jose. Ale cały czas się boi. Tyle lat. I tylko otworzę drzwi, to zaraz ucieknie. Ty dziubu mały. No w ogóle nie wiem, czemu on tak późno jeszcze tu biega. Już jest po 12. Już koty powinny siedzieć w domu. Wszystkie porządne. Co tam cię tak patrzysz? No on też jest kawał kota. Kiedyś miał walkę z Rudim, to Rudy taki podrapany przyszedł, że Jose się nie da. Jest taki śmieszny, bo ma dosyć małą głowę i taki... reszta taka duża. Co? Co tam jest? Coś tak patrzysz? Idź już do domu spać, dziubek. Idź do domku już. Taki odblask, ja się odbijam w szybie. Też chciałam iść spać już. I właśnie wychodziłam, żeby zgasić moje lampki. A patrzę tu Jose. Ty kocie ze Shreka. Teraz nie wyjdę, bo go spłoszę. Dojedz tam jeszcze. Trochę zostawiłeś. Dojedz, dzióbku. Okej, zostawię te lampki na całą noc. One prawie nic teraz prądu nie ciągną. Także nie ma co się przejmować. Ta siatka się tak tu odbija. Okej. Dobranoc. Okej, to może jednak wyjdę i wyłączę. Dobranoc, Jose. Co, Rudiczek, kotku? Proszę, jak już sam wchodzi. Nie trzeba go namawiać. A co tutaj się dzieje? Kto tutaj siedzi? Gadułka z Tedyczkiem. I taka leniwa dzisiaj niedziela. Te ogóreczki rosną. Boże, jakie te kwiaty są piękne. Ja nie mogę się na nie napatrzeć. No zobaczcie. Cudne, cudne, cudne. Ależ tu wszystko porosło, zobaczcie. Ale ogórków jeszcze nie ma, a na targu było tyle ogórków już. Nie wiem, jak oni to robią. Może ze szklarni. No a tutaj te moje hortensje, zobaczcie, już poszarzały niestety. Tu jeszcze jest jedna piękna, świeża. Ale tych starych ponoć nie powinnam obcinać kwiatów, dlatego że one kwitną na drugorocznych pędach, tak się dowiedziałam, więc nie będę, zostawię je. I ta moja piękna ozdoba. Ależ to jest piękne, naprawdę. Tylko wiecie co? Ona miała różowy, dalej widzicie, że ma ten haczyk. Ja wczoraj próbowałam przemalować lakierem do paznokci, ale tylko trochę mi się udało, bo zaczęło padać. Ale dzisiaj dokończę, bo wydaje mi się, że o wiele lepiej wygląda, jeśli jest zielony kolor. Bo ten różowy to tak ni z gruszki, ni z pietruszki, prawda? Zostawiłam na tym trawniku to oregano. Także zrobiłam takie zakole. A tam łyso, bo wygoliłam ten szczaw. On może jeszcze odrośnie, na pewno jeszcze odrośnie. Nie mogę, jakie te winogrona już są wielkie. No i tutaj właśnie kwitnie mi to oregano. Bardzo ładnie. Widzę, że sąsiadki chyba wyjechały do swojego domku letniskowego, bo tak postawiły samochód, żeby nam nie przeszkadzać. Bardzo fajnie. Bo jak wjeżdżamy, wyjeżdżamy, no na razie tylko stoi jeden, ale jak Zee przyjedzie, to ma problem, musimy przestawiać. Także bardzo fajnie pomyślały. Zobaczcie,
Tutaj jakie piękne maliny mamy. Jakie olbrzymie. Zobaczcie. Fajnie, zaraz przy samym domu. No kiedyś, jak się wprowadziliśmy pierwszy raz, to były tu truskawki, ale coś nie bardzo rosły. I później posadziliśmy te maliny i no i maliny naprawdę mają się tutaj bardzo dobrze, jak widać. Wow, trochę zaraz nazbieram. No i taka niedziela. Muszę złożyć filmik. Jestem trochę opóźniona ostatnio z YouTube. A tu są takie osty prawie, jakie są w tym bukiecie. Zobaczcie. No przepiękne. Bardzo podobne. No okej. Już nie przynudzam. Zobaczcie jeszcze. Jaka sałata. Tą sałatę to akurat Zi wyhodował. Tam w Owen Sand mi przywiózł. A tutaj są donice od Beaty. I te pomidory z bazylią też. Już zresztą pokazywałam, powtarzam się. Co wy tam? Co gadułek? Gdzie idziesz? Gorąco się znowu zrobiło. Gadułek stwierdził, że pójdzie się położyć pod BMW. Będzie lepiej. A co ty, Tedziu? Nie za gorąco tobie? Nasz 16-latku? Już prawo jazdy powinieneś robić. No i sobie tam do cienia, dzióbku. A Kitek, ty w domu? Ja myślałam, że wyszedłeś. Chcesz wyjść? No wyjdź. No, gorąco znowu kotki. Ja lubię, kiedy jest zachmurzone niebo i pada. To jest dla mnie najlepsza pogoda. No, ale tak mieliśmy przez jakiś czas. A teraz Rudziaszek chce wyjść. Chodź. Chodź, kotku, kochany. Wiem, że to mówiłam już nie raz, ale to jest tak cudny kotek. Jak ja go kocham. Jaki to jest dobry kot. Cienia złośliwości czy agresji w sobie nie ma. Już gaduła pomału się do niego przyzwyczaja. Nawet dzisiaj już jedli z jednej miski. Mówię już, bo przecież kurczę, to nie już, bo już 5 miesięcy on u nas jest. Nie, dziubu. Jeszcze brzuszek masz wygolony po tym tatuażu. A, dowiedziałam się, dlaczego tatuują. Tatuują po to, żeby na przykład przyszli właściciele, czy tam opiekunowie, wiedzieli, że kot jest pozbawiony narządów rozrodczych. No ale u kota męskiego to chyba widać. Kto mu będzie tu na brzuchu gdzieś szukał jakichś tatuaży, jak to wszystko zarośnie. Przecież widać, że on jest wykastrowany, także nie wiem, czemu tak robią. Szylkretką też tak zrobili. Wiem, że na przykład w niektórych, tak jak podróżujemy po Karaibach, na niektórych wyspach przycinają kotom bezdomnym ucho, co wydaje mi się, że tatuaż chyba jest lepszy niż przycinanie ucha. No. Także tak to jest. Co tam, dzióbku? Idź do Kitka. No. Gorąco. Co tam, Kisiuś? Wy moje koty kochane. I w to zielone, proszę, jak pięknie. No ty tutaj tak ładnie wyglądasz w tym zielonym. To jest coś pięknego, taki kot tutaj. No tutaj drzewo fajnie cień daje, jest chłodniej. Ale z tyłu twój stary nieprzyjaciel gaduła się czai. Tak, także uważaj na niego. Ty tu daj, nie atakuj, Rudiczka, pamiętaj. Nie atakuj, dziubu. A tutaj już mi pomidorki podojrzewały, zobaczcie. I też jakieś grzyby wyrosły. No, ciekawe, zobaczcie. Jakieś pieczarki tam mam. Bardzo interesujące. No, zobaczcie. Kurczę. Grzyby. Jest trochę cienia i wilgoci. Nie dało nam się nacieszyć ani jedną truskawką. Wszystko wiewiórki wpierdzieliły. Tu jeszcze kwitną, ale nie wiem, czy coś z tych truskawek będzie. Dałam na razie siatkę. Jakie to jest piękne to kochanie moje. No,
już 18 w poniedziałek 10. Dzisiaj pani Madzia Gesslerowa kończy, już skończyła, bo w Polsce północ, 70 lat. A energii ma tyle, co nie jedna 20-latka nie ma. Ale ty tu ładnie wyglądasz, dziubeńku, kochany. Co za kochany kotek, popatrzcie na tą buźkę. On i Szaruś mają tak podobne buźki i też wymiary i w ogóle, co, chodź, i w ogóle cały shape, całą postawę mają podobną. Chodź, chodź, bo jest tam gorąco strasznie. Chodź, napijesz się czegoś, zjesz, chodź, chodź, dziubku, chodź. Tak, Szaruś, wy jakbyście byli z Rudim bracia, ale od innych matek, nie? I'm your brother from another mother. Tak. Róże w świetle promieni słonecznych o 6 rano. A ja przesiedziałam całą noc. W ogóle nie poszłam spać. Ponieważ Zi mi wczoraj zadzwonił, że Koko uciekła. Wypchnęła siatkę w oknie, czy tam siatka była niedomknięta i wyskoczyła. Widzieliśmy ją na kamerach, ale jak Zi wyszedł, ale jak tylko go zobaczyła, to uciekła. Ona taka dziwna jest, dlatego ona zawsze była w domu, bo nawet w domu też miała takie dzikie zachowania. Więc mam nadzieję, że jakoś wróci. Ale ciężko będzie ją złapać. No, także mam nockę z głowy dzisiaj. W ogóle nie spałam, w ogóle nie poszłam do łóżka, siedziałam cały czas i patrzyłam na kamery. Zi poszedł trochę spać tam. No i z tego mam takie przepiękne, chciałam powiedzieć przedpołudnie, taki przepiękny ranek. Bo tak normalnie to bym tego nie widziała. Więc mam nadzieję, że wróci. Wiecie co? To jest okropne. Ostatnio tam właśnie chodziła taka dwójka ludzi i szukali kota. Właśnie to samo dokładnie się stało, że wypchnął ten screen, tą siatkę w oknie i wyskoczył. Ja wiem, że koty przeważnie nie odchodzą za daleko, ale martwię się bardzo, bo tam jest zaraz ulica, nie jest taka bardzo ruchliwa, no ale zawsze ulica, jak ta mała, nie jest przyzwyczajona do samochodów. No i też jest tam ten las. Co prawda Zi mówi, że nie słyszał tam kojotów, gdzieś słyszał daleko, daleko i jest kilka kotów, które tam żyją gdzieś i no już są całymi miesiącami, bo czasami tam przychodzą, więc z tym się pocieszam. Ale to jest coś okropnego. Ale pięknie te róże wyglądają. Więc tak, witam się z Wami we wtorek 11 lipca. Nasturcje już tak bardzo rozkwitły. Tu kosmos jeden wychodzi. Mniej będzie w tym roku kosmosów niż w tamtym, bo jest więcej kopru. O Boże, wiecie co? To jest coś strasznego, zgubić kota. Pamiętam, kiedy ona tu do nas przyszła i właśnie... Kiciuś! No, nie! Nie nową siatkę! I tutaj właśnie się skradała. To było w październiku. To było tydzień po tym, jak Oli zawitał do nas. Także jak ktoś chce zobaczyć filmik, to zapraszam. I też było nam ciężko ją do środka wstawić. Zostaw! Jezus! Normalnie ta siatka chyba tu długo nie będzie. I musieliśmy ją tak zwabić do środka taką zabawką, bo też nie chciała wejść. Też się namęczyliśmy.
O Boże. Ale piękne światło jest. Gdyby nie ta budowa, to by było jeszcze ładniej. Więc zobaczcie, ja siedzę tak i patrzę na te kamery. Leoś, poczekaj. To nie jest czas jeszcze na puszkę. To jest miska z jedzeniem wystawiona. W ogóle była wystawiona przez całą noc, ale inny kot przyszedł i zjadł. A ją widziałam o 1 w nocy, ale tylko poszła, popatrzała się i poszła z powrotem gdzieś tam na front. Także jest gdzieś w okolicy. Izzy też ją widział gdzieś około 12, no ale teraz tak patrzę. Już jest która? 7 rano. Dobrze, Leoś, poczekaj, Jezus. Jedliście niedawno o 9 puszkę. Mnie widzą i myślą, że to już jest czas puszki, a to jest za wcześnie. Chyba im dam. W każdym razie, co mówiłam? Że Zi ją widział o 12, ja ją widziałam o 1, o 2 przyszedł ten kot tu wyjadł. I tak sobie myślę, że może zgłodnieje ona i przyjdzie tutaj, ale nie widać. Ja siedzę i patrzę zamiast iść spać. Szaruś i Leoś tutaj. Te moje dwa dziady, tak? Tu idzie szulkretka. Nie ma twojej koleżanki. No, dzisiaj będzie chyba też niezły upał ze 30 stopni. Ale pięknie wszystko wygląda w tym porannym słońcu, tak żywo. Ja dzisiaj za bardzo nic nie mam do pracy, na całe szczęście, bo powiem wam, że w ogóle nie chce mi się nawet myśleć o pracy, jak mam takie zmartwienie. No i zobaczcie, co u nas się dzieje znowu dzisiaj. Dopiero po 16, a ciemno jak diabli. Nie mączka, co tutaj się dzieje? Już od godziny jest tak ciemno i mam nadzieję, że tylko pada deszcz. Porozmawiałam z klientem właśnie przez telefon i mówi, że u nich leci grad. Oni mieszkają gdzieś z 5 km od nas. Co to się dzieje? Powiedz, mączka. Chciałam deszczu, to mam deszcz. Nie gadułka, nikt nie wychodzi dzisiaj. Nikt nie wychodzi, bo widzieliście, co się stało z Koko. Dalej nie wróciła. Już jest drugi dzień poza domem. A ja tutaj sobie wystawiłam biurko, które chciałam odnawiać. Wreszcie wystawiłam z garażu, znaczy do szopki. No i dobrze, że znalazłam taką folię, że mogłam szybko to przykryć. No uwielbiam takie coś. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ale ciemno, dawno tak nie było. Co dziuby? I znowu pada. A niby przewidywali, że lipiec będzie bardzo, bardzo gorący, bardzo suchy. A tutaj prawie co drugi dzień pada, albo prawie że codziennie. Co ja akurat wolę. No i tak. Nie dziuby? Trzeba iść spać, bo jutro jadę na wycieczkę. Także jaką, to zobaczycie na blogu. Posłuchajcie tego deszczu. Jest już po 12:00 w środę wieczorem. Uwielbiam dźwięk deszczu. Ty, Augustik, też? Czy tak nie bardzo? Też lubisz? Teddy, też lubisz? Czy Leoś bardziej lubi? Kto lubi? Kto lubi? A tutaj córeczka z tatusiem. Miejmy nadzieję, że Koko się znajdzie. Powiem wam, że to jest trzecia noc, że ja... Znaczy, pierwszą noc to w ogóle nie wiedziałam, no bo Zi dopiero odkrył rano.
drugą noc, czyli z poniedziałku na wtorek, siedziałam do 8 rano i poszłam spać o 9 na kilka godzin. Wczoraj siedziałam, czyli z wtorku na środę do 5 rano. Dzisiaj już chyba pójdę, bo jutro mam rzeczy do zrobienia. Ale naprawdę, naprawdę się martwię. No ale chociaż dobrze, że ma tego chipa. Więc jeśli ktoś ją znajdzie i nawet odda gdzieś do schroniska, to mogą to przeskanować. Ale najbardziej się boję, że jakieś zwierzęta dzikie. Chociaż tam, powiem wam, niby że jest tamten las za tamtym domem, znaczy z boku, ale tam za bardzo nie słyszeliśmy jakichś kojotów. Czy kojoty są gdzieś tam dalej? Tam jest taka Bruce Trail. To jest może z 2 kilometry od naszego domu. A to tam jest, tam są te zwierzęta różne dzikie, typu kojoty niebezpieczne. Kurde, jeszcze samoloty latają pierwsza w nocy. I tam, więc mam nadzieję, no bo te dwa inne koty cały czas chodzą. One już chodzą no, od miesięcy i jakoś nic im się nie dzieje. Czekaj, Loś, kto tutaj lata jeszcze o tej porze? Naprawdę, powiedzcie mi. To jakaś lokalna linia jest, że odpada. No, zobaczcie, jak leci samolot. Tylko się błyska, także mamy taką drogę lotniczą nad domem. Więc jeśli tym kotom nic się nie stało, to mam nadzieję, że Koko też nic się nie stało, że ona się tylko chowa, bo jest biedna, przestraszona. Oli bardzo za mną płacze, bo Zi zawsze zabiera ich we dwójkę. No także życzcie nam, że to się rozwiąże w pozytywny sposób. No i ona była uratowana, także chcemy, żeby ona była z nami. Uratowaliśmy ją raz i to kurczę, teraz taka historia. No okej, dobra, żegnam się na razie i zobaczycie, co będzie jutro. No i proszę, tutaj mamy automatykę. Czyści nam robot. Wygląda jak pociąg trochę z przodu. No nie bój się, chodź. Asiu, Kalifornijka, pozdrawiam cię. Jeśli oglądasz, bo jak patrzę na roboty, to zawsze myślę o tobie. Bo na twoich filmikach często one się pojawiają. Crazy automatyzacja. No ale już nie muszą pani żadnej płacić minimalną płacę za sprzątanie, bo robota kupują tylko raz. I tak pomału to wszystko działa na naszą niekorzyść. Ludzie w maskach jeszcze chodzą z własnej woli. Przyjechałam jeszcze na chwilę na market. No i proszę, jakie piękne miejsce parkingowe znalazłam. Nie tak jak w sobotę. Mają nawet wiśnie. Rzadko się spotyka wiśnie. Czy wreszcie uda mi się zjeść apple fritter? Kolejki nie widzę. Już prawie zamykają market. Jest bardzo mała. Proszę. Więc wreszcie się udało. I to są te słynne jabłka w cieście. Zobaczcie. Za którymś dopiero razem. Ale akurat tak wpadłam w czas, bo za mną się znowu kolejka zrobiła. Więc kupiłam 6. Oczywiście 6 nie zjem, zabiorę do domu. Ale ten, kto ma ten biznes, to już musi być dawno milionerem, bo non stop jest tylko kolejka do tego. Więc zjem jednego, to będzie mój lunch. Ciekawe jest to, że jeśli wzięłabym jednego,
albo dwa z lodami, bo też można z lodami wziąć, to wtedy zapłaciłabym podatek 13%. Ale jeśli wziąłam 6, to tego podatku nie płacę. Także w Kanadzie, tutaj, znaczy w Ontario, są takie dziwne zawiłości podatkowe. Dobra, zbieram się do domu. Taka chmura znowu idzie, a zapowiadali, że lipiec będzie bardzo, bardzo suchy. Ok, przyjechałam do tego nowego Goodwilla, który tutaj stworzyli. Kiedyś była księgarnia. Mam kilka rzeczy też do oddania. I też wejdę do środka z ciekawości, bo on jest po prostu olbrzymi. Różne dżinsy, nie dżinsy. Już wożę to przez długi czas. Muszę to wreszcie oddać. Więc oddałam kupę moich dżinsów, spodni i takich rzeczy. Pozbyłam się. W sumie niektóre były prawie że nowe. Ok, zobaczmy co tutaj mamy. A, zobaczcie. Jakie skarby tu znajdziemy. Zobaczcie jaka wielkość jest tego sklepu. Jest po prostu olbrzymi. Ja nie mam cierpliwości do takiego grzebania, powiem wam. Więc wiecie jak tutaj działa, jaka to jest zasada, że oni, to jest nieprofitowe, oni z tych rzeczy, które ludzie dają, oni stwarzają miejsca pracy, także ludzie dostają pracę. I to samo wszystko tak się napędza. Fajna kurtka. Czasem w takich sklepach jest bardzo specyficzny zapach takiej używanej właśnie odzieży, a tutaj nie ma nic, po prostu pachnie. Może jakieś rzeczy do biura wezmę. Pozdrawiam w moim nowym outficie. Moje dzisiejsze zakupy z marketu. Piękne lokalne pomidorki, lokalne truskawki i też wiśnie. Wiśnie bardzo rzadko zdarzają się tutaj w Polsce, są bardziej popularne, a tutaj rzadko. Także taki pojemnik wiśni 5 dolarów, truskawki dlatego, że lokalne 7, 5 pomidorów za 4. I taki przepiękny bukiet kwiatów, to znaczy tu są 3 bukiety, ale te wszystkie 3 bukiety tych cyni kosztowały 5 dolarów. Także super, przepiękne są. A w Goodwillu, jak to w Goodwillu, różne ciekawe rzeczy można wypatrzeć. Kupiłam na przykład takie spa do stóp, taki masażer. I on jest zupełnie nowy, także nikt tu w nim swoich brudnych nóg nie trzymał. Z dobrej firmy. Tu lecą bąbelki. I kosztował tylko 5 dolarów 80 centów. Nowy. Kupiłam też poszewki w moim ulubionym kolorze niebieskim. Oczywiście też nowe. Chyba kosztowały 4 dolary. A tutaj kupiłam bardzo fajne mydła. Mydła kwiatowe. Zobaczcie, jakie cudne. Szkoda, że nie są niebieskie. Ale do jednej z łazienek, która jest w takim kolorze różowo, a fioletowym będą mi pasować. Zobaczcie, jakie super różyczki z płatków mydlanych. To chyba kosztowało 3,50 dolara. Kupiłam też świeczkę pachnącą za 1,50 dolara. Wiadomo, świeczki pachnące zawsze się przydadzą. Tu kupiłam taką pierdołę do ogrodu, gdzieś powiesić na płoty. Tu powiesimy, czy Wołę San. A tutaj kupiłam taką kaczkę, która jest konewką. I to, te dwie rzeczy chyba kosztowały też po 3,50 dolara.
Także takie moje dzisiejsze zakupy w Goodwillu. No i jak ładnie tutaj sobie ta gąska, powiedziałam kaczuszka chyba, to jest gąska, wygląda. Te maliny to normalnie z dnia na dzień dojrzewają. Codziennie mam tyle do pojedzenia. Super. Kupiłam jeszcze dwa takie pomidorki. Już były takie ostatki w sklepie. Mówię, kurczę, jak ktoś nie kupi, to już wywalą później. Więc one były na przecenie 50%, czyli po 4 dolary za każdy taki krzaczek. I kupiłam też taki tutaj krzaczek. Widzę, że on jest trochę zaniedbany, wysuszony, ale mam nadzieję, że mi odrośnie. I to tak ma wyglądać ten krzak. On ma być dosyć duży. Trochę tu podsech, ale widzę, że wypuszcza. Także mam nadzieję, że da mi się go uratować. Więc to był dzisiaj dzień pełen wrażeń przez tą moją wycieczkę pociągiem. To nie tylko siedząc w wagonie, ale właśnie w lokomotywie. Także Kiem z jego żoną są moimi klientami już od 2005 roku, zdaje się. Także kupę czasu. Bardzo fajni ludzie. Takich klientów to można mieć. Więc powiedział, kiedy tylko chcę, to mogę się do niego odezwać i mogę być jego asystentem w lokomotywie. Ok, teraz biorę się za sadzenie tych pomidorów. I na razie żegnam się z Wami, także dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie na nadchodzący weekend. Pięknie zielono po tym deszczu.